Siemaneczko! A co my tu mamy? Będę musiał troszeczkę głośniej mówić, niestety. Wygrzewam bita. Już drugi raz, albo trzecie wygrzanie. No, są założone nowe pierścienie, cylinder przechonowany. Bit ma 100 coś motogodzin już ponad. Ponad 100 motogodzin już ma dobre. Cylinder był tam trochę porysowany, ale przehonowaliśmy, założymy nowe pierścienie. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Nie szkoda, no to zobaczymy, może poleci znowu 120 motogodzin kolejne, nie? Cóż, no, była robiona przy tym skrzynia, ogólnie była składana ze względu takiego, że kolega coś tam sobie źle poskładał. No coś tam, no ja wiem, co sobie tam źle poskładał. Po prostu pomylił sobie podkładki i nie chciała mu ta skrzynia w ogóle tak chodzić. Jeszcze tam taki paprok był jeden, ale nie będę się ogólnie rozgadywał, o co chodzi. No dał mi tutaj ogólnie tego pita w częściach do poskładania, żeby mu to poskładał. No cóż, na razie go wygrzewam, żeby zobaczyć, jak to będzie chodzić. Fajnie wszystko równiutko chodzi. Niestety krucie złożyłem na silikonie, możecie narzekać na mnie, mnie krytykować, mam to gdzieś. Ja zawsze krótce przy takich pitach składam na silikonie. Po prostu deczko daję tutaj na łączeniu cylindra i tłoka. No kurde, ale mam podział. Między głowicą a krótcem, jak i tutaj między gaźnikiem a krótcem daję zawsze deczko silikonu, żeby było na 100% wszystko szczelne. Niby jest ta podkładka, no uszczelka ogólnie, ale bardzo często się spotykałem z tym, że te uszczelki zostają wydmuchane, a potem jest problem, że wam pit po prostu kopci na czarno, jak nagle przygazujecie, albo po prostu faluje na obrotach, nie trzyma wolnych obrotów, przygazujecie, dławi się. Ogólnie dużo jest takich właśnie problemów związanych z tym, że wam ciągnie lewe powietrze albo przytkany gaźnik. No ale przeważnie, jak do mnie bardzo, naprawdę bardzo dużo osób do mnie pisze, musicie mi oczywiście wybaczyć, że w tle tutaj pit chodzi, ale no, chcę, żeby go dobrze wygrzać. No cóż, dużo osób naprawdę do mnie pisze dziennie, nie chcę się nawet, musiałbym policzyć ile dziennie, ale naprawdę ogrom ludzi. No i w 80% przypadków moja odpowiedź jest taka, że no albo przytkany gaźnik, albo ogólnie lewe powietrze, nie? Te dwie przyczyny są największą zmorą was. Tych przynajmniej, co do mnie pisze, że ma problemy z pitem, nie? No. Jak coś tam, nie przejmujcie się, że się dymi, bo wydech jest troszeczkę zaoliwiony. No i niestety, ale opala się to wszystko. Z cylindra troszeczkę się kopciło, bo też był zaoliwiony. No taki dostałem, starałem się to wyczyścić, ale zbytnio nie zawracałem sobie tym głowy, bo i tak to ma być zaraz upalane jutro, no to i tak będzie zaraz brudne, nie? Cóż, no wygrzeje, zobaczymy, jak się ten olej rozrzadzi, czy ogólnie tutaj na łączeniu, czy tutaj będzie mi puszczać olej, bo lubi tu czasami puścić. Teoretycznie za każdym razem powinny być nowe podkładki miedziane, ale powiedzcie mi, kto się do tego stosuje? Kto się do tego stosuje? Cóż, no nowe uszczelki są. Tak samo trzeba co jakiś czas, no. Dobra, nie będę mówił, bo zaraz będziecie hejtować mnie. Teraz ogólnie mam tutaj nowe ustawienia rozrządu zastosowane. Ogólnie tych luzów na zaworach. Nie ustawienia rozrządku, luzów na zaworach. Mam nowe zastosowane tutaj. Takie można będzie na testa założone. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jakie tam są luzy, nie będę wam mówił, bo to jest wszystko na testa. Zaraz byście u waszych pitach to przestawiali na takie ustawienia, jak u mnie są, a potem jeszcze jakby były jakieś kurde cyrki na tym, to byście mnie krytykowali, że wam dziadowsko powiedziałem, że wam pit nie chce chodzić albo coś. Na razie sobie ustawiłem na testa, zobaczę, jak to będzie to dzisiaj jeździć, ewentualnie zostawię to koledze, no temu tutaj gostkowi, co mu naprawiam, pojeździ i zda mi relację, jak to chodzi. Jak na razie fajnie pracuje, równiutko, o dziwo, jak napita. Fajnie, równiutko pracuje.
Ale co najważniejsze, będziemy zaraz testować skrzynię biegów. Czy ona w ogóle chodzi, czy nie chodzi. Kiedy ja ostatnio na MRF-ie 140 jeździłem. Ola Boga. Dobra, ubieram się. Ubieram się i jedziemy się przejechać. Mi się wydaje, że raczej nie będzie żadnego problemu z tym. O, na główce ramy tak. Chyba przy... No to nie jest mój pit, no to. Tak dziwnie się inaczej siedzi. Z tyłu taki niesprężynuje amortyzator. Ciekawe, jaki to amortyzator jest założony. Tak podobnie do DNM-a jest. No jest osłona na amortyzatorze, więc no nie wiem, ale tak fajnie chodzi. Tylko, że jest troszeczkę miękki. Przednie lagi. O, mięciutkie jak standard 140. Ta śruba dokręcona. Na nią, na tą śrubę uważajcie. Ją trzeba bardzo dobrze pilnować. Czy jest dobrze dokręcona, bo... A ile ten pit ma motogodzin? ¿714? Nie wiem. Czy 114? Dobra, powciskam na razie trochę sprzęgło, żeby tam olej weszedł. Gaźnik też przeregulowałem po swojemu. Kopcić, nie kopci, nie źle. Cylinder był trochę porysowany. Było parę grubszych rys, które nie znikły, ale widzę, że chodzi na razie wszystko ok. Dobra, bijamy jedynkę, zobaczymy, co się będzie działo. Jedynka, dwójka na razie chodzi. Trochę za bardzo podciągłem sprzęgło. Dalej, bo zimno, jak nie wiem co. O, z przodu jeszcze leta hamulec. Luz jest. Dobra, jedynka. Przypomniałem sobie, czego nie zrobiłem przy tym pitbajku. Jak na razie wszystko fajnie chodzi.
jesteśmy z powrotem. No nie zrobiłem wam za bardzo dużo tej jazdy. Tak jest już tak, pogoda troszeczkę taka. No i nie mój sprzęt, więc no nie chcę go katować. Cóż, pierwsze co, na pewno trzeba będzie tutaj rozebrać. Ale to już sobie tutaj chłopaczek sobie to rozbierze, ewentualnie przesmaruje sobie, bo na półce łożyska tak ciężko troszeczkę chodzą, jak się wchodzi w zakręt, to czuć. W porównaniu oczywiście do mojego RCU ciężko chodzi na półce, tylko że u mnie jest przesmarowane wszystko ładnie i całkowicie inaczej to jest, się jedzie, a tutaj tak jak wchodzę w zakręt, to tak strasznie twardo, trzeba się siłować. Ale też oponka jest z przodu, ta kenda, powiem, że jest fajna, taka mięciutka. No będzie schodzić szybko w miarę na asfalcie, no niestety, ale trzyma się na takim asfalcie, przynajmniej w moim odczuciu. Albo to jest wina tej półki, albo opony. Wina, zaleta opony, że tak dobrze trzyma w zakrętach, chociaż jak na kostkę. Cóż, troszeczkę coś mi na tym gaźniku, nie chcę to tak pracować jak powinno. Po prostu jak dam cały gaz, odpuszczę, to go przydławia troszeczkę i potem nie wiem czemu go tak przydławia. No nie chcę na razie zbytnio tutaj kombinować, ze względu takiego, że to jest wszystko na dotarciu i na pewno nie będzie tak chodzić to jak powinno od razu wszystko. Na razie według mnie ja to jeszcze zostawię. Zostawię, nie będę tutaj ruszał. Jest ustawione na takie 1,5 takie 1,5 obrotu i iglica na przedostatnim ząbku od dołu. Takie są ustawienia obecnie. Zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie, czy zobaczę jakieś wycieki, czy nie. Tutaj gdzieś jest luz. Aha, no ewidentnie, no. Dlatego mi koło goniło. Widzicie? Kurde, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. Teraz już mi się nie opłaca. Tak to bym to łożysko od razu podkleił, nie? Bo to jeden cały dzień motor musi stać, żeby to łożysko się podkleiło. Muszę się zapytać, kiedy oni będą to odbierać, bo jak ewentualnie będą odbierać jutro, to zostawię to na noc, podkleję mu to łożysko, zostawi się na noc i niech zaschnie, żeby chłopak miał. Bo tak to no, koło goni tylne, czuć. Jak ktoś jeździł na MRF-ie, który nie ma luzu, a potem siadł na tego, to tak samo by ocenił jak ja, że goni tylne koło, bo ono się po prostu tak buja. Nie, że ucieka, ślizga je, tylko buja się koło i tak pływa tył. Po prostu tak pływa w zakrętach. Tarcza z przodu jest krzywa, bo jak lekko zahamuje się, to tak bije po kierownicy. Jest deczko krzywa przednia tarcza. A tak to no nie mam za bardzo tutaj do czego się doczepić. Fajne jest to siedzenie, bo dawniej to było w tych MRF-ach, było tutaj naklejone, namalowane na wierzchu, a tu widzę, że teraz jest w tych 2018 na 19, że widzę, że jest wypalone logo MRF na siedzeniu. Bo w tym, co ja miałem z 2017 MRF mój, to w tamtym jeszcze no, było takie namalowane na siedzeniu i to po prostu schodziło. Półki chyba też są szersze w porównaniu do tego mojego starego, co miałem, bo tak mi się przynajmniej wydaje po dystansie, bo dystans na ogólnie jak patrząc po dystansie tutaj po tym tak wydaje się, jakby ogólnie półki były szersze w porównaniu do tego mojego starszego i miedziane klocki widzę, że są zastosowane. Miedziane klocki. No. Z tyłu też miedziane klocki. Ale no jeden przytarty standardowo bardziej. No tu koledze przyspawałem. Wydech. Bo latał na boki. Na zgrzewach puściło. Nie będę wam tych spawów pokazywał, bo mnie skrytykujecie. Nasmarkałem jak nie wiem co. Nie doczyściłem dobrze farby i pryskało mi. Pryskało mi, no i hamulca tylnego nie miałem. Zapomniałem dokręcić śrubki. Dobrze, że się przejechałem i nie dałem chłopakowi tego motoru wcześniej. No. Muszę zaraz szybko tutaj to dokręcić. Tutaj śrubeczkę. I tyle.
No, zaraz zobaczę, czy pod spodem jeszcze silnik, pod silnikiem, czy nie ma jakichś wycieków. Tam na tym, na chłodnicę, czy nie ma wycieków i kończymy, oddajemy sprzęta. I... No, taki trochę nudny odcineczek. Ale cóż, przynajmniej coś macie. Macie przynajmniej coś oglądać, no. Dawno nie jedzie na MRF-ie. Tak jak przesiadłem się ze 170 na 140, to ten pit tak, no nie ma mocy. Jak się przykręci manetę, no tak, no nie ma mocy. No nie szarpie jak 170. Pytaliście się o moją 170 już nieraz, to wam odpowiem. No niestety na chwilę obecną nie mam modułu zaponowego, który prawdopodobnie kupię w najbliższym czasie. Postaram się kupić w najbliższym czasie i odpalimy tą 170. Nie mam, dałem pitbike riderowi i nie mam modułu zaponowego. Jak sprzedawał swojego pita, no jego się akurat zepsuł w międzyczasie, no i szybko zrobiliśmy podmiankę, żeby tam chłopaczek, co kupywał od niego pita, żeby miał sprawnego, mógł się na nim przejechać, zobaczyć, jak on ogólnie jeździ, ten pitbike ridera, i czy wszystko jest sprawne, no, przed sprzedażą. No ale potem dogadałem się z Pitbike Riderem, no i sprzedałem mu ogólnie tamten moduł zapłonowy, no i będę kupował nowy do mojego. No, a tego PIT stoi na razie. Co do sprzedaży, no jest oferta aktualna, no ale nie spieszę się tak za bardzo ze sprzedażą. Może na wiosnę na podjeździe wystawię ten PITa i może się sprzeda, nie? Tak, za bardzo ze sprzedażą jeszcze mi się nie spieszy. No, będzie okres zimowy, traktora nie kupię na razie. Tu macie jeszcze coś, wam pokażę. Belka z samochodu, z Matiza, już jest załatwiona. Czyli przyczepkę do kładzika będziemy robić. Zamianka za tamte kółka od taczek, co są przy sprzęcie. No. O, osorki. Oj, oj, oj. Dobra, to ja się będę z wami żegnał. Idę się jeszcze z pieskiem przejść. No i cóż, no i trzeba robić dalej. Jest tam jeszcze trochę ciupania. No, trzeba to trochę pociupać, bo mnie mama zabije. Dobra, to do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!